Cześć, witam was, ja jestem Legwana, oto przed wami Rome Total War, komentarz na żywo. Gram z graczem Oniku Vinex, zaraz się okaże, chwileczkę. HP. Windex nawet, o, jak winda, tylko że przez V. I to jest moja bitwa pierwsza od bardzo dawna. Okazuje się, że Windex kojarzy mnie z YouTube, bo bardzo się ucieszył, kiedy się pojawiłem. Więc to jest dziwne uczucie. Pierwszy raz się spotykam z widzem na grze multiplayer. Może dlatego, że dawno już nie grałem w Roma. Gramy na zasadach CWB oczywiście i ja przyprowadziłem armię Seleucydów. Mój przeciwnik przyprowadził Macedończyków, o ile dobrze pamiętam. Z tego co tutaj widzicie, mam dwie jednostki rydwanów z kosami. To jest maksymalna ilość dopuszczona przez CWB. Mam jedną jednostkę hetajrów. Raz, dwa, trzy, cztery jednostki silver shieldów, srebrnych tarcz. Dwie jednostki katafraktów z tyłu, zaraz tu będą. I sześć jednostek, chwila, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć jednostek, czyli maksymalną ilość dopuszczonych jednostek zwykłych, naziemnych. I w tym przypadku są to łucznicy. Może ich jeszcze tak trochę przesuniemy, żeby byli w miarę równo. Faktów jednak damy tu, drugi damy tu. I jako że rzadko gram rydwami, muszę pamiętać, że rządzą nimi specyficzne prawa. Napiszemy jeszcze mojemu przeciwnikowi, Windexowi, GLHF. Windex powiedział, że to nie jest jego... Właściwie, że nie jest bardzo zaawansowany, ale... Ale widać, że ogląda na YouTubie to, co ja robię, ponieważ... Zastosował taktykę typowo moją. Ups. Dalej. Dobrze, zrobimy tak. I zobaczymy, w którym miejscu łucznicy wejdą w zasięg. Albo nie. Tutaj. A, prosto się ustawić. Zrobimy tak po prostu. Widzicie, już nawet mam problemy ze sterowaniem jednostkami. Ej, niebiec, niebiec, broń Boże, niebiec. Dlaczego muszę uważać na rydwany? Ponieważ kiedy one przebiegną nawet przez moją kawalerię, albo przez moich ludzi, to mogą zadać im straty. To jest tak jak, trochę jak ze słoniami. Teraz spójrzmy, armia Windexa. 6 jednostek hetajrów, już zakładam, tak, 6 jednostek hetajrów. 6 jednostek królewskich pikinierów i... 4 jednostki łuczników. Jak się nie mylę? Nie, tu jest piąta jednostka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć jednostek łuczników. Musiał poświęcić troszkę upgrade'ów. Oj, jego łucznicy mają już zasięg do moich. To nie jest najlepsze możliwe na świecie zdarzenie. Oj, moi łucznicy mają dużo krótszy zasięg. Dlatego chyba musimy wziąć całą armię bez tych łuczników i przesunąć ich jeszcze do przodu. Czy moi są już w zasięgu? Jeszcze nie. Część jest, ale nie wszyscy. Dlatego jeszcze się przesuniemy do przodu. Biegiem. No zobaczymy, jak to pójdzie mi tutaj. Przeciwnik musiał zrezygnować troszeczkę z upgrade'ów, żeby przyprowadzić taką ilość jednostek, bo ma 6 jednostek hetajrów i 6 jednostek królewskich pikinierów, a na to nie stać, jeżeli mają być wymaksowani. Więc zobaczmy, tutaj ma 4 upgrade'y, 4 na hetajrach. Upgrade'ów brak. Po tej stronie upgrade'ów 4. Czyli ta strona jego jest mocniejsza. Moi łucznicy zostają wystrzelani w pień w tym momencie. Ale już wszyscy strzelają. Nie, ci nie strzelają. Podejdźcie trochę. I zaczniemy skracać dystans. I bardzo bym chciał, żeby moi katafrakci, moi nie katafrakci, tylko moje rydwany nie zostały ostrzelane przez jego łuczników. Ponieważ to by była duża strata. Szczególnie kiedy włączyliby po nocy strzały, bo rydwany mogą, jak, tak jak słonie, mogą wpaść w szał. Ale oni mają fajne peleryny. Już jadą jego hetajrowie. I zaraz mogą się zaskoczyć bardzo niemile,
kiedy wpadną w moje rydwany. Katajrów puścimy tutaj. Oj! Oj, żeby ci katapulci. No stop! Nie wiedz, nie wiedz, nie wiedz. Dobra, wy możecie wiedz. Wy. Ruszajcie się, ale nie biegiem. Nie, 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 nie łuknicy. Wy. Ruszajcie się tu, ale nie biegiem. Teraz moje rydwany zaczęły być namierzane przez jego jednostki łucznicze, co jest nie najlepsze. Ale ja już mogę zaatakować jego łuczników i przy okazji zaatakować też jego hetajrów. I sio, i chaos w jego jednostkach kawaleryjskich. Z tych panów zostało już tylko 26, tych jest trochę więcej, ale ja już się przełączyłem na moje mejsy. Tutaj też już robimy chaos i zamęt. Oj, ale ci... O, ci panowie chyba zatrzymali się na plecach moich jednostek i dlatego padły im morale. Ci panowie ruszyli biegiem. Dlatego spróbujemy złapać na nich uderzenie z tej strony. No, nie mogę dwukika wkupić. I teraz ruszyła kontra ze strony mojego przeciwnika. I my ją skontrujemy lepiej wyupgradowanymi hetajrami. O, tutaj też ostatecznie moje rydwany padły. Nie jestem w stanie wszystkiego pilnować niestety. Moje, jak widzicie, moje mikrosterowanie troszkę podupadło w czasie tej przerwy 30-dniowej. Ale tylko te katafrakty. Ojej, ale mi się wszystko miesza. Zatrzymamy tą resztkę panów. I ci panowie zostali złapani i wyrżnięci w pień na bardzo minimalnych stratach moich jednostek. O! I generał padł. Przeciwnika. I teraz miejmy nadzieję, że moje jednostki będą w stanie sobie poradzić z jego jednostkami lądowymi, pieszymi. Chociaż to jest... To nie jest pewne, powiedzmy to tak. Szczególnie, że ma przewagę liczebną, a potem... Biegiem, 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 biegiem. I te jednostki zostaną złapane. Bardzo ładnie. W tym momencie moja przewaga zaczyna rosnąć powoli. Mogę też wziąć moich łuczników z tyłu, wszystkich trzech, by zaczęli ostrzeliwać jego jednostki. No, nie mogę... Nie wchodzi mi dwukliknięcie, nie wiem dlaczego. To jest troszkę przykre, ponieważ dwukliknięcia w Romie są... Oj, oj, to się zawiodłem na was, panowie. Zatkujemy tą jego jednostkę. No, jak widzicie, moje jednostki sobie w miarę całkiem nieźle radzą z jego jednostkami, ale te już tutaj są... O, co to się stało? Ojej, wygląda to, że ta bitwa będzie przegraną bitwą w tym momencie już, bo nie wiem, jakim cudem moja jednostka uciekła przy starciu z jego jednostką pojedynczą, taką malutką. Widzieliście zresztą. Nie wiem, jak to było możliwe, dlaczego tak się stało. O, ale to możemy spróbować zacząć wykorzystywać moje zwalniające się jednostki, mimo że on ma... Ojej, nie, to jest przegrana bitwa. W tym momencie ta bitwa wydaje się coraz bardziej przegrana. Mam jeszcze łuczników i on też ma jeszcze łuczników. I jego łucznicy bardzo ładnie teraz ostrzeliwują moje plecy, ale nie za bardzo mam co z tym zrobić. Mogę moich łuczników skierować na jego kawalerię. Może to coś działa, zobaczymy. Chociaż sytuacja wydaje się coraz bardziej beznadziejna. Widzicie, mój generał stracił panowanie nad wojskiem. I tak oto ta bitwa staje się coraz bardziej przegrana. Jednostki łucznicze namierzają jego generała, nie jego żonę, tylko jego kawalerię. W
włączymy im to skirmish mode i... tak. Tak. No, tak. No i... jedyne co mi pozostaje to... O! Dostał... Możesz nagrać! Dziękuję za pozwolenie! No już ostrzegałem mojego przeciwnika, Windexa, że po tej przerwie może się pozytywnie zaskoczyć swoimi umiejętnościami albo moim brakiem umiejętności. No już nie za wiele zdziałam, mam 29 katafraktów, 23 łuczników, którzy są atakowani. Nie, nie są już atakowani. Moje katafrakty... Może jeszcze nabiję sobie troszkę killsów i to tyle, bo... Chociaż w sumie powinienem już się pod... Ale jestem po przerwie. Jestem po przerwie. Popniemy trochę plecy jego łuczników. I spróbujemy złapać szarże na jego hetajrów. No, spróbujemy złapać szarże na jego hetajrów. Nie uda nam się. Łucznicy staną na drodze. Wiecie, mimo że ci łucznicy są w takim luźnym szyku, to i tak bardzo przeszkadzają w szarżowaniu. Szczególnie opancerzonym koniem. A mnie w tym momencie nie stać na tracenie jednostek w walce z tymi łucznikami. Wolałbym pozbyć się tych hetajrów, albo szarżować w tych łuczników. Oj, moi są zmęczeni niestety. A to już też jest bardzo zła wróżba. Zwykle tak nie przeciągam walk, ale... Ale to jest taka... specyficzna, powiedzmy sobie, rozgrywka. Te strzały lecą, miażdżą. I przerzucamy się teraz na jego łuczników. Możecie się zastanawiać, dlaczego tak długo nie wstawiałem tego Roama. A to dlatego, że... no, miałem format komputera, format dysku. I Roama nie miałem, musiałem go znaleźć, musiałem go zainstalować, a poza tym to i tak mnie nie usprawiedliwia, ponieważ ostatnio bardzo dużo przykładałem się do Shoguna, grałem dużo gier ze znajomymi na Steamie, ogólnie świetnie się przy tym bawiłem, ale uważam, że Roam to jest dalej moja ulubiona gra i wypadałoby troszkę miłości Roamowi pokazać. To jest rządek jednostek moich, które uciekły i też śmierć mojego generała. Chciałem coś napisać zabawnego, ale nic mi nie przychodzi do głowy. O, wiem co mogę napisać. To będzie live, na pewno się Windex ucieszy. To, no, nic zabawnego mi nie przyszło do głowy, więc mogę chociaż poprawić mu humor. Tym, że to będzie live. Właśnie to jest live. Yeah! I teraz... Kikie po raz drugi! Ojej, jak ja się dobrze bawię przy Roamie za każdym razem, oj. Nawet jak mi jakiś tam KWR czy KRW spamy. Przeciętna porażka. Przeprowadziłem 1163 ludzi, zabiłem 978. Mój przeciwnik przeprowadził 1529, zabił 1006. No i to chyba byłoby w tym momencie na tyle. Na górze macie łapeczki w górę, tam. Nie, na górze macie subskrybuj, na dole macie te łapeczki w górę i w dół. Szczerze mówiąc, ja wolę, jak mi wystawiacie łapeczki w górę, ale te łapeczki w dół, no ja naprawdę. Ja to robię hobbystycznie, ja nie wstawiam reklam. Ja. No, ogólnie jestem raczej laikiem, jeżeli chodzi o te sprawy. Co prawda staram się, żeby to wszystko wyglądało profesjonalnie, brzmiało profesjonalnie, ponieważ ja poważnie podchodzę do mojego hobby, ale to ja nie wyciągam z tego żadnych zysków i naprawdę, jeżeli ktoś mi stawi łapkę w dół, to po prostu oznacza dla mnie, że albo trafił przypadkiem na mój kanał i mu się nie spodobało, albo robię coś źle. I wtedy zaczynam się zastanawiać, co robię źle i zaczynam robić rzeczy lepiej. Ale oczywiście... Dużo łatwiej dla mnie będzie, jeżeli nie wystawicie mi łapki, tylko napiszcie w komentarzu, co ja robię źle.
I wtedy nie będę musiał się sam zastanawiać i kombinować. A już teraz tak przeciągam. Dziękuję wam, że oglądaliście. Trzymajcie się ciepło i cześć.